pamiętamy, że kiedy rozważamy Ewangelię, czy w ogóle jakiś fragment Pisma Świętego, to musimy koniecznie pamiętać, czy doczytać, co jest wcześniej, co jest później, tak żeby mieć cały kontekst wydarzenia, bo najczęściej, kiedy bierzemy pod uwagę jakby okolice tego, co czytamy, to wychodzą na wierzch zupełnie nowe rzeczy. Coś, co możemy odczytywać, a co staje się światłem dla nas. I pamiętamy, że wczoraj Jezus był w Nazarecie. Był w miejscu, gdzie się wychował. Tam, gdzie ludzie go jeszcze pewnie pamiętają, co prawda jako chłopca, młodego człowieka. I kiedy tam głosi słowo, mówi o Eliaszu, o Elizeuszu. Mówi o tych czasach, porównując mieszkańców Nazaretu do tamtych ludzi. I to jest obraz nieciekawy dla słuchaczy, bo czasy Eliasza to były czasy paskudne w Izraelu. Wszyscy praktycznie ludzie czcili bogów pogańskich, odwrócili się od jedynego Boga. Sam jedyny Eliasz pozostał jako ten, który trwał przy Panu Bogu. Co prawda nawrócił cały naród, ale porównać Izraelitów z czasów Pana Jezusa do Izraela z czasów Eliasza, no to brzmi prawie jak obelga. Tak jak ja wam powiedział, że zachowujecie się jak poganie za króla Ćwieczka, co w ogóle nie znali Pana Boga. No nie byłoby to zbyt miłe z mojej strony prawdopodobnie, więc ludzie w Nazarecie reagują nerwowo. Pamiętamy, wczoraj wyrzucili go z synagogi, wyprowadzili go poza miasto i chcieli go zabić. I żądali także od Jezusa jakiegoś znaku, cudu. On mówił, pewnie powiecie to przysłowie lekarzu, ulecz samego siebie, pokaż nam jakieś cuda. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, to w tym samym 4 rozdziale pierwszym, który żąda cudu od Jezusa jest diabeł w czasie kuszenia na pustyni. Więc już wyłania nam się z tego obraz mieszkańców Nazaretu jako ludzi bardzo średnio idących za Panem Bogiem, żeby tak delikatnie powiedzieć. I dzisiaj Jezus znajduje się w Kafarnaum. Łukasz mówi ciekawie, że udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei. No ale my wiemy, że Kafarnaum jest w Galilei. Jak ja bym powiedział wam, że jadę do Gniezna, to jest miasto w Wielkopolsce. No to im powiecie, no dziękujemy serdecznie, bo byśmy nie wiedzieli, prawda, że Gniezno jest w Wielkopolsce. Po co Łukasz dodaje Kafarnaum, miasto w Galilei? Żebyśmy zwrócili uwagę, że Jezus oddala się od Nazaretu bardzo niedaleko. Z Kafarnaum do Nazaretu, jakby jechać samochodem, jest droga 65, jedzie się niecałą godzinę. No tak jak do Gniezna, powiedzmy. To jest jakieś tam 40, chyba 8-9 kilometrów. To jest droga, którą na upartego można byłoby w jeden dzień przejść. Teraz, jeśli wczoraj ludzie w Nazarecie chcieli Jezusa zamordować, on dzisiaj idzie do Kafarnaum. Jest tam człowiek opętany. Jezus go uwalnia od złego ducha, wyrzuca złego ducha i czytamy, że wszystkich to wprawiło w zdumienie. Wszyscy są zaskoczeni, oczarowani i wieść o Jezusie rozchodziła się wszędzie po okolicy. Z pewnością dotarło do Nazaretu, że Jezus w Kafarnaum dokonał cudu. No jak się mają poczuć mieszkańcy Nazaretu, gdzie Jezus cudu nie dokonał i gdzie faktycznie chcieli go zabić? Czy Jezus się nie boi, że z Nazaretu przyjdą do Kafarnaum i tu będą chcieli go zabić? Mówię o tym po to, żebyśmy zobaczyli, że Chrystus praktycznie cały czas w czasie swojej posługi jest narażony na rozmaite ataki. Nawet na zagrożenie życia, tak jak to było wczoraj. Więc jego posługa jest w ciągłym napięciu, w ciągłym, tak po ludzku mówiąc, strachu. Ale kiedy czytamy Ewangelię, nie widzimy strachu w tym, co robi Jezus. Ja na jego miejscu, gdyby ktoś mnie chciał w Gnieźnie zabić, to bym nie szedł do Poznania i nie robiłbym tu jakiejś afery. Tylko bym zwiał do Wrocławia, albo do Pragi, albo do Honolulu, żeby być bezpiecznym. Jezus jednak idzie mapą wyznaczoną przez Ojca. Idzie drogą, którą wyznaczył mu Ojciec jako drogę zbawienia dla nas. I to jest niesamowite, że naraża swoje życie nie tylko na Golgocie, co oczywiste, ale także wcześniej. I to mówi mi ważną rzecz, że jeśli Pan Bóg zaprasza mnie do czegoś, jeśli daje mi jakieś powołanie, czy daje mi jakieś zadanie, to On mnie prowadzi, to On w tym jest. I wszystko, co po drodze się wydarza,
nawet nienawiść ludzi, tak jak mieszkańcy Nazaretu wobec Jezusa okazali nienawiść, ona nic nie może wskórać. Chrystus jest bezpieczny, tak po ludzku mówiąc, aż do Golgoty, tam odda życie. Bo jeszcze na razie nie nadeszła jego godzina. Jasne, że jest pod presją, jest ciągle atakowany, bombardowany jakimiś aroganckimi słowami, jakimiś próbami, chęcią zniszczenia go czy złapania na jakimś słowie. Ale jest mocny, dlatego że wypełnia wolę Ojca. I być może to dla nas jest też pytanie, na ile wypełniamy to, co mówi Pan Bóg, bo jeśli jest w nas dużo jakiegoś niepokoju, lęków, ciągle się przejmujemy, jesteśmy czasami załamani tym, co się dzieje, to może być to sygnał, że trzeba byłoby bardziej skupić się na tym, co mówi Pan Bóg, na wypełnianiu Jego woli, bo wraz z posłuszeństwem Jego woli przychodzi pokój. Nie znikają problemy, oto to nie, ale otrzymujemy siłę, która pozwala nam iść dalej, tak jak tę moc miał Jezus, ponieważ był we wszystkim posłuszny Ojcu. Niech Pan obdarzy was pokojem.